Siemanko, z tej strony Bonkol, witam wszystkich gorąco w The Cooling. Dzisiaj znowu jest ze mną pan Janek Soushibo. Tak, bo to jest ten sam dzień co ostatnio, muszę wam zdradzić sekret, przed chwilą nagrywaliśmy poprzedni odcinek. Kurde, no, zdradziłeś. Wszystko im zdradziłem. No właśnie. Jesteśmy na live'ie teraz. Kurde. I ja biegnę, jako pierwszy. Moi drodzy. To myśl... O czym żeśmy gadali przed chwilą? A nie, słychać cię. O tym, że mnie nie słychać mojej postaci. A. Gadaliśmy chwilą o Winker Reedzie, czy była postać fikcyjna. To no. Mówią, że to była fikcyjna. Ale gdzieś ty to, jak ktoś oglądałeś, wiesz, w tym, na Cartoon Network, to jasne. No ale jak na Cartoon Network? Kurde, w szkole się uczyłem, że Winker Reed. Weź na W, biegnij na NW. Ja cały czas na ciebie biegnę. To biegnij, bo tu jest super jakaś baza taka wojskowa. Ale jestem po prostu niesłyszalny dla radarów teraz. No i nie mogę tu przejść. Nie byłem tu nigdy. Dobra, minąłem typka. Powiedz mi taką rzecz. Słucham cię. No? Co to jest? O, dzidę znalazłem. Co ci mam powiedzieć? Bo ty tak lubisz, że coś gadasz, a potem masz lagi. Coś powiedziałem, ale zapomniałem. Już, czekaj, bo muszę ważne rzeczy teraz zrobić. No. Muszę recykling uprawiać tutaj. No nie, no, no nie wiem. Co, nie wiem, czy to jest. A recykling jest tak samo. A jest jak w ogóle dozwolony jak pegging? Bo ja słyszałem, że ty w ogóle tak, swoim widzom polecasz pegging i dużo wody. I to jest podobno. Tylko jak są niezdrowi. A jak są zdrowi, to nic nie muszą robić. Idę do lekarza w przyszłym tygodniu. No dobra. Dobra, mam dzidę. Idę do ciebie. Idę do lekarza. Powiem mu, że mnie boli gardło, on powie, że nie wie dlaczego. Ja mu powiem super fajnie, pan lekarz. Pan lekarz, dobry lekarz. Najlepiej, najlepiej. Dziękuję za, kurde, powiedzenie mi tego, co wiem. I niczego. A czy ty płacisz, nie, ty masz co, normalnie naszego kochanego NFZ-u? Nie, normalne z NFZ-u idę. No jak tam mam tydzień czekać, to mogę poczekać tydzień, nie? No. Przecież nie umrzesz, nie? No to do tego samego lekarza idę przecież. No. A ty idziesz, ej. Boże, ty jesteś 200. Ej, moja postać też dźwięków nie wydaje, ja teraz też mówię, o czym ty gadasz? Ja faktycznie, mnie nie słychać jak biegamy. No, bo na stealthie jesteśmy. Ale to jest chyba superancka sprawa, bo dzięki temu ktoś się nie zorientuje, nie? Tak, na przykład podchodzisz do niego w budynku, od tylca, to on w ogóle nie wie. Zaczął ktoś tutaj, kurde, gaz wypuszczać i tak się zastanawiam, czy... Dobra, biegnę do ciebie. Widzę cię już. Ty jesteś przy takim budyneczku? A, tu w ogóle jest pełno tych zbiorników z gazem w środku. Przed chwilą... Tak pełno, pełno. No, ale z nimi nie ma żadnej interakcji. Nie wiem, zależy co kto lubi. No może byś chciał tam pomacać sobie w tym kurde gazie. To może ktoś tam kurde coś... Nie, tu jest taki zbiornik co działa. No nie, mam dzidę taką. A to jest superanckie miejsce, tutaj w tych dwóch małych budynkach, do których wejdę też. Możesz iść do tego drugiego, co jesteś na jego dachu teraz. Tam w środku są też zawsze ale rzeczy. Jestem na dachu, tu nic nie ma na dachu. O! Medkit! To jest 100% leczenie. Zawsze dobre. I skrzynka, którą można otworzyć. Znalazłem pułapkę. A gdzie tu mogę coś tego? Gdzie mogę pułapkę sobie zutylizować, Mongol? A jest tu. Mam 57, a ty ile? Ja mam 40, ale ja sobie za chwilkę też zutylizuję. Goście biegli koło budynku. U kogo niby? U mnie na streamie? Gdzie ty ich widziałeś? Już ma 75. Tylko w tym budynku jeszcze pałkę sobie wezmę. Gaz jest tam wezmę. Puszczony na dole. Bonkol, ty stamtąd przyszedłeś? Nie, tam ktoś puścił, przed chwilą było słychać. Ja tylko byłem obok, przechodziłem gdzieś. Dobra, to co, biegniemy? Ej, ale ja ciebie słyszę, jak ty biegasz. Ale sam siebie nie słyszę. Czy ty mnie słyszysz, jak biegam? No, ciebie słyszę, jak tup, biegasz. Tup, tup. Może to zbugowane jest. A bo to jest zbugowane, że ja siebie nie słyszę, a reszta nas słyszy, co? To by były to by było bez sensu. To, ale chyba, że my słyszymy tylko siebie, no wątpię, że to tak aż super działa. Że my wykrywa tutaj system, że jesteśmy w party i my siebie słyszymy. Żeby się nie wiem. No nie wiem. Brzmi to niewiarygodnie, powiem ci, Bonkol. Myślę, że w tej bazie tutaj coś jest? Ja byłem tam, tam nie ma po co iść. Co ten gaz jest tak puszczony tutaj? Nie, on się nie powinien rozpuścić zaraz? To troszkę się utrzymuje. No, ja już mam czarno-biały ekran. Ej, może wejdziemy tu na antenę?
Ja na antenę. Zmieniłem sobie perk. Tutaj jest taka antena, taki ten. Mhm. Zmieniłem sobie perk, bo miałem plus 50% więcej regeneracji staminy i to było superanckie. No. No i teraz zmieniłem ja i kurde, co chwilę biegam i zatrzymuję się i... O, skrzynka, ale to jest za 50 hajsu. Otworzyłeś i był Iron for skin. Tak, a ja otworzyłem i nic nie było. Dlatego mówię, trzeba to chyba dwa razy sprawdzać tylko. Ej, ja już mam, mogę dzwonić, to co, ja sobie tutaj przyzwę na tym dachu, co? Nie, chodź gdzieś na dół. A ja już sobie przyzwałem, jest. Co? Kurde, bąkol. No bo to jest fajne miejsce, bo tutaj nikt nam nie wejdzie szybko. Czekaj, zobaczycie, no. Gdzie ty jesteś. Dobra, to tylko tak fest daleko nie idź. Wiem, łażę w kółko i szukam czegoś. Nic tu nie widzę, wiesz? Mam 82, jeszcze 40 będę miał. Kurde. No, ja się poruszam cicho jak kobra, ale czy to jest prawda, czy to mi się tylko zdaje? Właśnie to jest ciekawa sprawa. Leci. Zobaczmy, kto streamuje. Patrz, Twitch TV, follow ktoś tam. Cheetos, Bonkol, dobra, my żyjemy we dwójkę. Tam jest jakiś jeden z dwójki został. Generalnie są cztery pary. A jest w ogóle, zobacz, Cyborg Kasza i Cyborg Tebing jakiś, kurde. To są klan. Klan no. Cyborgów. Rzucę, kurde, w to. Co, jak nie trafię? Trafiłem. O, mam siekierkę, dynamit. Chcesz coś? Gaz rurki nie chcesz? Chcesz Iron for skin? Nie, sprzedam tego. Gaz rurkę. Ej, to weź jeszcze sobie sprzedaj tego Irona, to będziesz miał hajsy na ten. Tutaj masz. Gdzieś rzucony, tu. Dobra. Idziemy. Ej, wiesz, że ty wyglądasz jak Adam? Już ci to mówiłem dzisiaj. No już mi mówiłeś, dobra, mam 117, jeszcze mi kilka brakuje. No to lecimy. Właśnie nie wiem, jak jest z tym rąbaniem drewna, że niby to rąbanie drewna daje ci punkty, ale ja raz rąbię i nic nie daje. Nie, ja też mi to raz dawało, a potem tak próbowałem expić i tak się nie da. To jest zabezpieczenie no. Chyba. Bo ja bym sobie stał w miejscu przez 2 minuty i bym sobie nazbierał na jedropa, nie? Mhm. O, właśnie, można zrobić sobie plecak, co? Sobie plecak. Ja no też, właśnie, ale nie mam tyle punktów. Ale... Właśnie mam punkty, ale nie chciałbym ich zużywać, no ale powiedzmy, że te 12 mogę zużyć. Dobra, mam. No nic, Bąkol, musimy coś znaleźć tutaj, bo ja... A ile masz już hajsu? 105. Ja no to, 125 to potrzebuję. To co, przyzywamy tu gdzieś? 125 potrzebuję, mam lepszą skrzynkę. Za 125 masz lepszą skrzynkę? Tak. Jakim cudem? No i mam z jakimś łukiem kompozytowym, a nie takim zwykłym. Ale to skąd no tyś to odblokował? Powiedzieli, że podobno, no nie wiem, bo mówią, że jak się zbierze te itemy, które są potrzebne, to się dostaje później taką skrzynkę. No ja zebrałem kiedyś łuk kompozytowy, zebrałem kiedyś ten. Mogę zatruć se? No nie wiem. Ale nie, tego nie możesz tu zatruć. Tu są, chodź do tego budynku. Nie wiem, czy tu coś będzie, bo tu koleś miał respa zaraz obok. Ktoś kogoś zabił. Dobra, wbijamy tutaj. Tu jest skrzynia. No, ewidentnie tutaj ktoś był. Albo nic się nie zrespiło. Ej, nie, chcesz no, tutaj ten zrzut? Czy tak jak mówiłeś, chcesz to zrobić? O, u góry są punkty no, jeszcze. Ja chcesz te punkty? Zrobić. Chcesz te punkty? No, chcę. Na dach musisz się dostać. Na dachu są. 25 i będę mógł. Musisz jakimś cudem na dach wejść. No jak, tu jest parkier, nie? Gdzie tu są punkty? A, tu. Ile ona ma? 20? 15. O, to akurat idealnie. I zrzucamy, co? No to dawaj, ten przed nami. Jest, idealnie. Ile potrzeba mam. Dobra. I teraz patrząc w niebo mamy tak. Jeden team, drugi, trzeci.
5 full teamów jest. Dobra. I co, co, wycofujemy się, czy idziemy do przodu zobaczyć? Nie, lepiej się nie pokazywać. Ja bym się tu schował. No dobra. No kurde. Ja mam jak coś dynamit. Jak będą w grupie, to ja im rzucę to. A spróbuj mnie uderzyć, tak? Nie, bo hapsy zostracisz. Nie, nie bój się, spróbuj, uderz tak raz. Ale mocno czy lekko? Nie, normalnie tak naciśnij, krótko. O, dobra. Ktoś tu idzie. Biją się. Dobra, czekamy. Biją się na środku gdzieś, ale my czekamy, tak? Gdzie on leci? Spróbuj, no tak nie. Wolno leci. No, one tak latają. Dobra, ci, nie ruszaj się. Ale zrób sobie miejsce, masz plecak, masz miejsce na ten? Mam. Dobra, leci. Zostały 3 teamy i jeden taki, ten cyborg zginął. I co, tylko jeden team na nas? Ej, najpierw masz coś rzucić czymś? Nie masz. Nie. Biegną, dobra. Biegną. Leci gościu. Nie, on uciekł, on uciekł. Ej, bije, bije w drzewo. Zostaw go. On sobie bije w drzewo. On zbiera staw, bo on ma mało życia, wiesz chyba? Mhm. Tak go szukać. Widzę go. Dzidę musiałem wyrzucić. Mam go. Tu leży. Chcesz ją? Chcesz dzidę? Nie, są, ja już go gonię. Kierunek E. To jest chyba ten, który został samotnie, no bo nie wierzę. O, widzę. Koleś jest na NE tutaj obok. Dobra, mnie, idę. Ode mną. Celuję do tamtego. Dostał, wiaja. Bąkol, cofaj się, biegnie do ciebie, typ. Uciekaj, uciekaj, no. Uciekaj. Dobra, dostał. Dobra, dostał, okej. Oni nie wiedzą, jak się bije, wiesz? Dobrze, porobiony. Dobra, czekaj. Dobra, jeden zginął, jeden zginął. Odpycham go. Tego bi. Dajesz go. Bąkol. Nie, odepchnąłem. Niego, żeby mu na plecy wejść. Ja mam 40 życia, wiesz? Ja też mam, niedużo. Bąkol, od prawej go, a ja od lewej. Kręć się w prawo jego. Żeby ale teraz bierz, bierz go, dobrze jest. Dobra, jest. Dobra, sledgehammer, dobra. Ja się uleczę medkitem. Ja też, ja się uleczę tym bandażem. Tasak. Sledgehammer. Wezmę plecak. Czy ty faktycznie dostałeś lepszy staw? To znaczy lepszy? No tak. Okej. Teraz możemy iść... Co? Też łuk? Tak, tak, chcę, no. To masz. Tylko nie, nice. Ma, nie ma naboi. Dobra, ja sobie skrawcę. Mamy 60 tego, ja otworzę sobie skrzynkę. Co to jest? Czekaj. Ej, wiesz, o co się... chodzi? Patrz, ten koleś się bije, ja biegnę w jego lewą stronę, żeby go otoczyć, a ty razem ze mną obok mnie biegniesz. To bym go w życiu, wiesz, jak się będziemy w tą samą stronę. Musisz się w przeciwną stronę kręcić niż ty. Kurde. Co się stało? A, to podnoszenie itemów jest tak durnie zrobione, że masakra. Dobra. Skraftujmy sobie strzały. Wiesz, chcesz wybrać łuk, a on ci od razu zmienia na ten patyk, który leży obok. Dobra, mam. Dobra, mam 20 strzał. Ej, jest bugowane, bo nawet my teraz jakoś... dźwięków kraftowania nie mamy, nie? Tam jest coś takiego, że crafting i chodzenie jest cisze. So, czekaj, został... Została jeszcze jedna ekipa plus jeden samotnik. No. Ja mam w ogóle impact granate w razie czego. Tutaj, czekaj, ja mam... O, już coś się stało.
To się pojawia. Ej, zobacz, czy ty to możesz otworzyć? Chyba nie. Coś tu się robi. Tak, pierwsza faza się rozpoczęła teraz. A nie, coś się nie wysunęło na środku? Nie wiem. Tak. To się tutaj pozmieniało trochę. No i pierwsza faza tego gazu się rozpoczęła. Gazowników. Gazowniczych. Dobra, chodź na dół, zejdźmy, po co nas mają widzieć. Dobra, ja mam strzały. Co on tu jeszcze ma? Zwykła dzida, jakiś tasak tier 2. Już teraz nic nie sprzedamy, no chyba żebyśmy chcieli bardzo, ale po co? No nie wiem, mogę sprzedać, no mam 50. To chodź, to zdążymy jeszcze do tego budynku na SE. Tylko to naprawdę szybko trzeba zrobić. Ale czemu? Przecież to jest pierwsza faza, to ten gaz nie dolatuje jeszcze do tego budynku. Nie? A nie, no faktycznie. Nie, no co ty. On jest wokół wtedy tej wody, ale tak dalej, nie? Dobra. Dobra, ale to mam ciągle 70, nie? Ja mam 100 już, ale drugi raz nie będziemy przyzywać airdropów chyba, nie? No nie wiem. Ma to sens? Ja bym tam miał drugi impact grenade. A ja bym miał tam dynamit, no to dobra, to... 15% bonusowy damage mam z jakiejś... Przyzwiemy, dobra, to ja przyzwę. Wiesz co, ja może ja skrzynkę zwykłą otworzę, co mi z niej może wypaść? No różne medykamenty. Nie wiem, to otworzę sobie skrzynkę i zobaczymy. Może coś fajnego będzie. Mamy 77. Pała jakaś tier 3. Myślisz, że to jest lepsze niż ten? Masz napisane damage, jaki tam zadaje. No mam, ale wiesz, to jest też... Ale teraz jakie ty masz bonusy do czegoś? Czy masz do broni? Nie mam do niczego, nie mam żadnych bonusów. No to nóż szybciej bije, nie? No ta, ale pała za 2 razy więcej obrażeń, nie? No tam masz jeszcze dodatkowe moc od krwawienia, to też jest ważne, jak kogoś uderzysz. Ej, słuchaj, patrz, drop. Lecimy do tego dropu? No jasne. To dawaj, lecimy. Zestrzeliłeś go? Nie. To ktoś zestrzelił, Saul. Jest tu koleś. Idę. Dobra, dajesz go. Czekaj. Dajesz go, tył. On kol w lewo! Albo w prawo. No spadł, dobra, spoko. Ja po lewej będę. Ja w lewo, ok. No dobra, no. Ja będę strzelał w niego. Kurde, no nie umiem go trafić. O fuck, ślepy jestem, nic nie widzę. Dobra, zabity. Gaz pieprzowy ci rzucił smog bomb. Nic nie widzę, nie wiem. Ej, strzelają. Miałem czarny ekran. Co się stało? Jakoś. No zginąłem. No mówię ci, że mnie oślepił koleś. Widzisz coś? Dobra. Oni mają pistolet! Nie, widzę. Ale powiedz mi ci... No widzisz, no a ja miałem czarny ekran. No, oni mają... Czekaj, ja z nimi walczę. No dobra, no wiesz co, ale gdybyśmy w dwójkę zwalczyli z nimi, to jeszcze by było spoko, nie? Patrzę na ciebie. No katane, to jest mocne, to jest tier 4. Kurde, ten mi z tą plujką! Frajer jeden. Ja mam perka, że od pleców mi nie zadają więcej obrażeń, więc on się może wylać z tym. Tylko że ich jest dwóch, nie? No i niestety nie daliśmy rady. Nie wiem, mi się coś zbugowało, wiesz, albo coś. Ale jak tyś zginął, że tyś miał... Tyś no na jeden strzał padł? Ja zacząłem... Nie, ktoś mi coś zrobił, ja miałem czarny ekran, zacząłem, nie wiem, chyba biegać. Nagle no to byłem on ci smoke bombę rzucił. No, smoke bombę. Ale dlaczego ty zginąłeś, nie? No zginąłem, no zacząłem skakać, bo nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Masakra. Bo jest gaz pieprzowy, dobra. Ale to z bliska, a to ci ktoś rzucił, tak? Z daleka? Nie wiem, co to było, no mówię ci, nie widziałem żadnego smoka, widziałem, dobra. Że jakbym tekstury w ogóle prawie wpadł. Ale ja widziałem takie opary jakieś były w tym miejscu na ziemi. Dobra, ja kończę nagrywać, moi drodzy, trzymajcie się, to był materiał z The Cooling, a to był pan Soul Shibo i trzymajcie się, do zobaczenia, pa.